Energia dla każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Łukasz Ekiet, ze mną popularny. Witam. Kiero, witam. Witam wszystkich. No jak, jestem dreszczyk emocji już kilka dni przed Narodowym, że będzie śledziło Cię 50 tysięcy ludzi? Jeszcze nie i to mnie martwi, nie? Że ten spokój taki? Tak. Ten spokój taki aż taki za bardzo też jest niedobry, nie? No właśnie też się zastanawiam, bo wiesz co, dla mnie jakby wiesz, chodzę na treningi, tak jak trenowałem, jakby to nic się tu nie zmieniło, tylko to się zmieniło, że idę walczyć. Wiadomo, że zmieniły się treningi takie kierunkowe już pod walkę. Kierunkowe, jak zawodowe trenowałem i tak dalej, ale jakby wiesz... No nie wiem, no na pewno to przyjdzie, bo jak nie przyjdzie, to coś nie tak jest ze mną. Nie? No musi być ta adrenalina i te, wiesz, naładowanie, bo to nie byłoby sensu, nie? Wyjść taki miętowy. A powiedz mi, te treningi teraz, które masz już pod danego przeciwnika oczywiście, są dla Ciebie ciężkie? No bo wiadomo, że jesteście już ojcami, tego nie można oszukać. Jest to dla Ciebie ciężkie, czy przez to, że jesteś cały czas w cugu treningowym jest luz? So, na każdy trening, jak jechałem, to z uśmiechem na twarzy, puszczałem sobie muzykę. Nie było momentu, gdzie mówię, kurde, mam tego dość. Co to? Zupełnie nie. Może to są jeszcze te, wiesz, te roczniki, które gdzieś tam są bardziej wytrzymałe, nie wiem. Być może dlatego, że przez całe życie gdzieś ten sport mi towarzyszył i to jest jakby moja praca, nazwijmy to tak. Nie miałem takiej chwili. Kurde, miało mnie to bardziej niż jak jakiś miałem mikrouraz i nie mogłem na przykład przez parę dni nie trenować i to mnie doprowadzało do szału. Że wiesz, przeciwnik trenuje, a ja muszę odpoczywać. Nie umiem po prostu odpoczywać. Powiedz mi proszę, jest to dla Ciebie troszeczkę motywujące, że jesteś stawiony w roli tego underdoga w tym pojedynku? Co, nie myślę o tym, czy jestem underdogiem, czy nie. Trenuję po to, żeby wygrać i dać ludziom dobrą walkę. A jakie są kursy, zupełnie mnie to nie interesuje. Aczkolwiek jak kiedyś chyba spojrzałem, nie wiem ile tam jest... 3, 22,80 na złoty, coś 70. No, tak, czy to jest dużo? Potem jak Dawid ma już tam parę walk ma i to naprawdę z dobrymi zawodnikami. Bardzo dobrymi. No to porównaj sobie Tomka, Adamka, a Kasiusza, jaka jest różnica. Nie, no tam to nie... Ale wiesz o co chodzi, nie? Jakby no mnie nikt nie zna. Nie? Tylko, no właśnie, mamy coś takiego jako widzowie Free Fightów, że jesteś też dla nas niewiadomą, nie? No, ale i tak są, myślę, że jest niski kurs, jeśli chodzi... Znaczy się bardziej wyrównane, nie? Także, ale nie patrzę na to, zupełnie mnie to nie... W ogóle mi to, zupełnie mnie to nie interesuje. A spodziewałeś się, jak Patryk zaczynał wchodzić do flików, jak robił tą karierę internetową, że to ty będziesz walczył na Narodowym, a nie twój syn? Nie, tego w ogóle no, bo to nie jest, to jest takie przekorne, nie? No, nie, nie? No to kiedyś, jak Patryk zaczynał trenować i gdzieś tam się pojawiałem na tych filmikach u Patryka, tak sobie pomyślałem, mówię, kurczę, fajnie chociaż na takiej gali, wiesz, w arenie, w arenie w Łodzi, bo to nie jest za dużo, tam nie wiem, jest 7-8 tysięcy. Fajnie by było wystąpić i tak, no i widzisz, no ja walczę na Narodowym. Patryk też by walczył, tylko Patryk odmówił. No. Ale propozycję miał. Tak, propozycję miał. Patryk odmówił, bo wiesz, przygotowywał, trenował chyba z 8 miesięcy, w tym czasie miał dwie walki. Nie, no musi się zoperować, bo jak chcesz walczyć na wysokim poziomie, to musi być na pewno 100% zdrowy, nie? Mocny czas dla was, nie? Przed chwilą twój syn walczył z Tomkiem Adankiem, no, teraz ty walczysz z Crazy, który też jest mega mocny. Mega mocny zawodnik, no i Stadion Narodowy, bo każdy powtarza Stadion Narodowy. No mówię, że to jest wydarzenie na skalę europejską, nie wiem czy na światową, nie, bo nawet nie wiem, czy dziś się odbyła jakaś gala na 50 tysięcy. Frikowa chyba nie. Chyba nie, nie? Też mi się tak wydaje, że... Bo to teraz jest to tak dziwne, że pierwsze co jak myśli się o tej gali, to nie myśli się o karcie, o danym zawodniku, o danym zestawieniu, tylko się myśli, Fame na Narodowym. Bo nigdy się nie mówi, Fame w Gliwicach, Fame w Łodzi. Tylko mówi się, tu walczy... Najpierw Narodowy, walczy, a ta, potem co? Tak, walczy się Bandura z Adamkiem. A tutaj no nikt no, nie mówi, tak walczy samo, Cassio z Adamkiem, tylko mówi tak na Narodowym, wtedy, nie? No, ale zawsze mówią, no tak jak mówisz, Bandura z Adamkiem i to było dla ludzi. Tak. Gdzie ta gala była, to nie miało znaczenia. A teraz ma znaczenie, a teraz gdzie to ma jest. Znaczenie. Karta jest minimalnie troszeczkę poniżej tego, ale też oczywiście się o tym mówi, nie? No dużo się mówi o tym Narodowym, ale to wiesz, no... No nie ma się co dziwić, nie? No nie ma się co dziwić, no. Dobra, sektor będzie oczywiście. Z tego co wiem, to tak, tym się zajmuje mój menadżer Patryk.
Patryczek, pozdrawiam, wracaj, żebyś czwartek był. W Stanach jest. Tak, jest w Stanach. No, wcześniej podpisał tam jakiś kontrakt, musiał, ja załamany by ją, jedź chłopie mi tu kurwa, ja co tu sobie poradzę, mówię, byle być był na walce, ale będzie na walce, chyba w czwartek już nawet ląduje. Tak, także wiesz. Ale będziecie mieli mocną konkurencję, bo nowa ekipa Banda też zmobilizowała swoich widzów. Już tam chyba nawet ostatnie miejsca są wykupywane na ich sektorze i będzie też mocna walka wśród kibiców. Oczywiście w cudzysłowie miejmy nadzieję, że to będzie walka na krzyczenie, a nie na pięści. Nie, fajnie. Ja już mówiłem wcześniej, że fajnie, że to powstało, jeśli chodzi o sektor Dawida, bo ja też bym chciał, żeby Dawid się czuł trochę jak u siebie, a nie, bo no wiadomo, to nie jest jego federacja, a przez to, że będzie ten sektor, będzie się też no lepiej czuł, wiesz. Ciężko, że tak powiem, na obczyźnie walczyć. Na wyjeździe zawsze się gra ciężej, nie? Tak, i fajnie, że jest i to mi się też też mi się to podobało. No, nie wiem, ile tam było biletów u Boxdela. Nie wiem, no coś, sektor cały. Tak, ale oni tam jeden za darmo, u nas te bilety były droższe, bo były koszulki i tak dalej. Ale tutaj lekka chwileczka jest. Boxdel. W porządku, jesteś kumpel, nie? A ja tak cię lubiłem, nie? Że bilety pół darmo rozdaję, a wy jeszcze koszulki. Pół darmo rozdawał bilety, ale nie, żartuję. Mi to bez różnicy. Fajnie, że jest ten sektor. Przynajmniej będzie się działo coś. No będzie też taka lekka presja, no nie? Właśnie o to chodzi, będzie fajnie. Mi się to akurat podoba. Już wczoraj mówiłem z Patrykiem, że mi się to akurat podoba, że niech się dzieje, nie? No dobra, ale czy jest też szansa na to, no bo o to też już zostałeś pytany, czy ty z Patrykiem ramię w ramię mógłbyś się zmierzyć? No pierwsze co przychodzi na myśl, ty kontra Denis. Mówiłem, że nie. Nie ma szans. Nie ma szans, żebyśmy się razem... Opcja zawsze gdzieś tam jest pewnie. Nie, ale kurczę, wszystko jak nie, wiemy... Ale... Bo ja ci powiem nigdy co. Nigdy, nigdy, tak? Po pierwsze, a po drugie wszystko jest do kupienia. Ja z tego z kilku lat. A to brutalne trochę. Brutalne, no niestety, taka jest prawda, ale źle mówię. No nie, no generalnie jest wszystko do kupienia, nie? Jakby wiesz. Ale nie, znając Patryka i siebie raczej na pewno ty. Kurczę, no nie chcę mi na pewno. Sam powiedziałeś, że nie mógłbyś patrzeć, że ty na przykład zostałbyś dokonowany, że go będą wydłużyć. Nie, nawet tego bym sobie nie wybaczył, że wiadomo, że to jest sport, ale do końca to nie jest taki sport, gdzie się wiesz, rywalizuje. To nie jest jakby wiesz, jeden na jeden. Nie? Trzech na trzech, czterech na czterech, to nie wiem. To jest to jakiś sport, ale czy gdzieś to tak jest jakby sformalizowane? Chyba nie. No chyba nie, to wiesz, no to nie zaliczam tego do sportu po prostu. A powiedz mi, no bo największą broń w postaci nóg zabrano w tej płaszczyźnie Dawidowi. Właśnie mi to każdy mówi, ale no zabrano, no wczoraj, no już. Nie, no tak, ja już mówię, no, zabrano, ja też mówię, że jest formuła wybrana, kickboxingu, ja mówiłem, w kickboxingu jest tak, że robisz raz, dwa, trzy noga, to jest 3-1, no nawet już, wiesz, Dawid ma tak, kilka walk już ma, walczył z dobrymi, pokazał się z dobrej strony. Ja muszę dobijać wagę. Bo jesteś debiutantem, bo to jest debiutantem, muszę podkreślić. Dobijać wagę. Słuchaj, nawet nie wiem, kto zrobił te 1,5 minuty, nie mam pojęcia. Jakby zgodziłem się na wszystko bez znaczenia, kto co zaproponował. Okay. Także ja chciałem tylko w mojej formule. No chciałem, no bo nie kopię tych nóg, to co mam kurwa, jeździć się, wyginać się. Po prostu nie kopię i jak mamy dać fajną bójkę, bo to nazwijmy fajną bójkę, fajną walkę, no to... Jest gwarancja, tak, że będzie fajna bójka? No, kurwa, z mojej strony na pewno, nie? A powiedz mi jeszcze proszę, bo już się Bungie troszeczkę wykrusza z freaków. Gino odpowiedział, że nie chce już walczyć, Patek też chyba coś wspomina, że już tak nie za bardzo... Patek ma kontuzję, musi je na pewno porobić. Do końca roku rozmawiałem z nim i mówi, że musi porobić sobie wszystkie operacje na kolano, na kręgi szyjne muszę sobie porobić. Wtedy, wiesz, jak jesteś zdrowy, to ci się chce inaczej trenować. Myślisz, inaczej myślisz, a nie, że idziesz, kulejesz, musisz brać blokady, bo masz walkę na siłę, coś takiego. To nie ma to sensu. Patryk długo trenował rugby. Wie, że jak jesteś kontuzjowany, niedoleczony, to nie grasz na 100%, tylko nie ma radości. Nie ma radości, idziesz, się męczysz, grasz tylko. W bólu, nie? I w bólu to nie jest, wiesz, to nie ma sensu. A ciebie jeszcze zobaczymy oprócz tej walki? Patryk mówi, że nie.
A dobra, to co syn będzie ojcu nie, mówił, to jest nie? Mój, to jest mój menadżer. Nie, nie, u nas jest tak, że ja daję słowo, to choćby nie... To było słowo, że nie będzie... Że, nie, ja daję słowo, że bez jego zgody... Aha. Bez jego zgody nigdy nie zawalczę, mimo że miałem propozycje z innych federacji, o których Patryk nie wiedział. Ja odmawiałem, bo powiedziałem, że jak chcecie, to zadzwońcie do Patryka, nie do mnie. Ja mogę zawalczyć, ale Patryk musi wydać zgodę, bo to jest jego świat. Jakby, wiesz, on mnie tu zaprosił, a to tak jakbyśmy, wiesz, ja bym cię zaprosił, a ty byś mnie robił sobie co chciał, nie? No to tak, no wiesz, co chodzi. A łatwo było Patrykowi podjąć taką decyzję? Nie wiem, a wiesz, że mu się nie pytałem? Nie, co ty, nie? No to wydaje mi się, że ciężkie, nie? No mówi, że to będzie dla niego ciężkie, ale wiesz co, nie pytałem mu się. A jak myślisz, kto się będzie bardziej stresował? Ty jak walczy Patryk, czy Patryk? On się będzie bardziej? No, tak, to tak samo było, ja się więc stresowałem, bo wiesz, jakby widzisz, że się ktoś bije i ty nie jesteś nie w stanie... Nie możesz wejść tam, nie? Nie jesteś w stanie mu pomóc, no, rozumiesz? Dużo właśnie nie? Osób mówi, że bardziej się stresowało walką, jak walczył na przykład przyjaciel i byli w narażniku, niż jak no, sami walczyli. No, wiesz, co, nie? No tak jest. No, Ja nie wiem, ale ponoć z narażnika tak jest. Dobra, powiedz mi jeszcze, jak patrzyłeś na walki Crazy'ego, no ta z Tomkiem Sararą, no. Remis, no to chyba zrobiło wrażenie, co? Robi wrażenie, nie? No robi, no nie da się ukryć, no dobrze się przygotował do walki Dawid, więc wiesz, mam nadzieję, że się przygotował też dobrze, nie? A powiedz mi, bo nie znamy cię też z tej strony sportowej, nie wszyscy oczywiście znają. Jak wyglądają twoje starty, twoje zawody, walki zawodowe, o ile jakieś miałeś? Wiesz co, moje starty były do 20 chyba pierwszego roku życia, od 15. 3 lata temu, co? 3 lata temu, no niestety Patryk się pomału rodził, więc wiesz, trzeba było zadbać o rodzinę, trzeba było założyć jakąś firmę, trzeba było iść do pracy, a po pracy sobie chodziłem na treningi i tak dalej, już nie startowałem nigdzie, także potem przyszło rugby, 15 lat rugby, męski sport też były gdzieś tam bójki, praca w klubach nocnych, też się zdarzały. Sparingi się zdarzały, tak? Też się zdarzały walki, także wiesz, jakby... Wszystko idzie jakby w dobrym kierunku po tych wszystkich walkach po kolei, które gdzieś tam były, tak. No, lubię się jakby, wiesz, lubię rywalizację, także. Dobra, a tak fizycznie i jeśli chodzi o te przygotowania już na te ostatnie procesy, czujesz się w takim mega sztosie treningowym, że jesteś taki mega gaz? Patryk mówi, że jakby jestem w życiowej formie pod kątem sztuk walk, pod boks. Okay. Bo naprawdę trenowałem jak zawodowy, naprawdę treningi rozpisane, dieta, zrób wagę, badania krwi co miesiąc, suplementacja, wszystkie te rzeczy, także 14 tygodni ciężkiej pracy, ale mi się to akurat podobało. No i finalizacja tego już w sobotę. Dzięki wielkie. Dziękuję. Czekamy. Bardzo. Dziękuję bardzo. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu.